Swoimi doświadczeniami Christy postanowiła podzielić się z innymi osobami z niepełnosprawnością wzroku. Straciłam wzrok w wieku 16 lat. To był dla mnie szok. Pewnego dnia stwierdziłam, niech to nie będzie szok, tylko rok. Dlatego założyłam organizację Blind Rocks. Wiele osób niewidomych, które przebywają w domu, w swojej strefie komfortu, są przekonane, że świat jest dla nich niedostępny. Dlatego zachęcam ich do przyjścia do nas, ponieważ ważne jest, by budowali pewność siebie. Zajmujemy się tańcem, modą, teatrem. Uczymy języka ciała, takiego jak gesty, postawy, emocje, mimika twarzy. Dzięki swojej działalności Christy stała się ambasadorką osób z niepełnosprawnością wzroku. Zainteresowały się nią nepalskie media. Zyskała rozpoznawalność. Jako pierwsza niewidoma tancerka w kraju została też zaproszona do udziału w nepalskiej edycji Tańca z Gwiazdami. Cześć. Cześć. Macie swój fan klub? Chciałabym dołączyć. Możesz do nas dołączyć, pod warunkiem, że zasłonimy ci oczy. Czy jesteś gotowa na taką przygodę? Tak. Co mogę powiedzieć? Zasłoń oczy. Wiele osób uważa, że niewidomi nie mogą tańczyć. Zawsze odpowiadam im, a dlaczego nie? Za pomocą twoich rąk pokażę ci, jakie ruchy powinnaś wykonywać nogami. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, klaszczesz. Dotykam nóg, dotykam rąk. Staram się wyczuć, jakie ruchy wykonuje ciało. Właśnie przekazywanie ruchu z ciała do ciała jest tym, co robię. Połóż ręce na podbródku. Troszkę tutaj. Tak. Daje im to holistyczne wzmocnienie, poczucie przynależności. Mogą pomyśleć, potrafię i powinienem tańczyć w rytmie życia. To jest przesłanie, które niosę dalej. To jest przesłanie, które chcemy, aby inni też nieśli dalej.